Dzień dobry, kochani. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I jesteśmy w naszej kawiarni i właśnie robię zakupy, widzicie? Ładnie zamawiam. Oczywiście wzięłam kredyt. Dobra, nie wiem ile tego zamówić. Zastanawiam się. Prosty filtr do... Może... Tak, tyle. Okej, ja muszę tutaj oczywiście te wszystkie rzeczy kupić, bo się kończą. Kończy się wszystko tak naprawdę. Także... Ziarna Dreamway. No, może tu byśmy wzięli. Nie będziemy... Muszę patrzeć, po prostu muszę na to wszystko patrzeć. Wodospady, filterek, coś tam, stronie pani kukuryku. Dobra, na razie to byśmy tyle chyba zostawili, tak? Co nie? Czy coś jeszcze? Tylko mleko mamy tutaj, mleko, droga mleczna jakaś. Dobra, no... Kurde, no nie wiem, dobra, na razie chyba tyle, co? Chyba będzie w porządku. Dobra, oczywiście musimy inwestować w naszych ludzi. Bardzo lubię swoje godziny pracy, fajnie, cieszę się. Na razie nie dam podwyżki. Okej, okay, kawa, mleko. Latte art i tutaj prędkość. 240, no strasznie dużo to kosztuje. Także chyba na razie bym sobie z tym dała spokój, tak mi się wydaje. Misja. Jeszcze przejdę sobie tutaj do marketingu. Do marketingu. Czas trwania 10 dni. A gdzieś byśmy tutaj na biznesmenów, bo dla biznesmenów mamy spoko kawę, co nie? Rozpocznij kampanię za 100 i no zobaczymy, czy to będzie miało rację jakąś bytu. Tutaj jeszcze przez 2 dni to mamy. Dla studentów, i to był błąd, ponieważ dla studentów to ja nie mam za bardzo też kawy, nie? No, także, no dobra, na Instagramie, tam, tym specjalnym, tak to będzie na razie wyglądać. Tutaj sobie tylko posprzątam, oczywiście sobie musimy tutaj dołożyć. No i w zasadzie, dobra, no damy taki amciu, co nie? I dobra, okej, okay. I może jeszcze jednego croissanta, i dobra, i tyle, nic więcej nie bierę, nie. No, dobra, zobaczymy teraz, jak to będzie wyglądało, czy się uda. Jak się gra wczytywała, to było, że nawet można tutaj w tym miejscu chyba sobie postawić jakieś siedziska. No ale wiadomo, no, wkrótce skończy ci się prosty filtr do wody. Fajnie. No, przyjdzie to w końcu, odblokowane osiągnięcie. Fajnie. No dobra, i znowu będzie gościu zły, no bo on bardzo powoli to wszystko robi. Ja oczywiście tutaj sprzątam na bieżąco, nikogo nie zatrudniam do sprzątania, sama sprzątam, także wiecie, nie ma to tamto. Okej, no niby kupują, niby tak, ale wiecie jak jest, no ciężkie interesy tutaj są z nimi. Niestety, bardzo ciężkie te interesy, ale dobra, kupuję coś. No to... A tutaj czemu tak się... Aha, nie mówcie, że trzeba to naprawić. Załamka, napraw. Dobra, napraw. Niech będzie. Będzie. Mam nadzieję, że będzie wszystko działać w porządku, ale ta jego prędkość no jest dramatyczna, trzeba przyznać. Jest kolejka, a on jest taki powolny. Jestem załamana tym. Ale mnie nie stać, żeby go trenować, jeśli chodzi o prędkość, to już no słabiutką. No ja czuję, że on pójdzie, nie? Zaoferuj zniżkę. Aha. Zaoferuj zniżkę, wrócisz? Nie wrócisz, o ty dzbanie jeden, no. O ty dzbanie. Bardzo nieładnie, to nie jest moja ulubiona kawa. Dobra, ale ważne, że pijesz, nie? Także cieszę się z tego powodu, że w ogóle coś bierzesz tutaj. Następne wyzwanie za parę sekund, także jestem ciekawa, jakie to jest wyzwanie. Mam nadzieję, że jakieś fajne. Sprzedaj 8 flat white, 18 godzin. Flat white. Nie wiem, można spróbować kara minus 50 dolców, ale popularność zaś nam wzrośnie. Nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to pyknie. Flat white. Co to w ogóle? Edytuj. Kto to w ogóle lubi? Hipsterzy, technicy, turyści. Nie ma szału, więc nie wiem. Nie wiem, czy to ktoś kupi. No ale dobra, niechaj tak będzie. Nie będziemy sztucznie usuwać innych kaw, żeby tylko to kupowali. Zobaczmy. Mhm. Ale mimo wszystko, wiecie, kolejki się robią. To są biznesmeni, tak? Tak. To dziecko jest. Wygląda na dość dorosłe i to też jest dziecko. No dzieci tutaj nie wiem, czy mają tak za bardzo co pić. Kawa z tego espresso jest niezła, ale mogłaby być lepsza. Mógłby poprawić swoje umiejętności mleko. Jest trochę za wysoka cena studentos. No przykro mi. Co my tutaj mamy? Składniki mleko nam się skończy. Może jakieś lepsze jedno jest. Co to jest? Mleko na schwał. W sumie można takie zamówić. Nie wiem, czy to coś da. Zobaczymy. No, na razie idzie dobrze. Chyba dzięki tej reklamie mi się wydaje, że idzie troszeczkę lepiej. No wiadomo, gdyby nasz pracownik troszeczkę szybciej podawał tą kawę, to byłoby lepiej.
No i dobra, pomijam, pewnie będę na minusie, bo od setki nie jestem na minusie, jestem w szoku. O, szok, 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 niedowierzenie, szok, niedowierzenie, no niemożliwe. Kwiatuszki trzeba podlać oczywiście. Dobra, tak, mleczko nam przyszło, fajnie. O, i kolejne rzeczy, dobra. Sugestie zamówień, zamów, no dobra. Możemy zamówić w sumie jedno, więcej nie będę zamawiać, zobaczymy. Może nie będzie tak źle. Okej, fajnie, że dostawy nam przychodzą. Także w porządku, teraz nikt nie przychodzi. Super, i tylko jedna flat white poszło. Idzie tu jakaś kobita, brak recenzji, jest neutralna. Jedna z pięciu zniżek wykorzystanych dzisiaj. Normals. Dobra, idą ludzie, więc może coś by z tego było. Justynka, ty z tym Wojciechem kręcisz. No dobrze. No dobrze, tutaj co mamy? Oczywiście nam krosanty, nie wiem, czy zauważyliście, że schodzą, także fajnie. Studentos na wynos, no dobra. Okej, okay, no wkrótce skończy ci się mleko na schwał. No zamówiłam, kiedy będzie, nie wiem, kiedy będzie. Kiedyś przyjdzie to mleczko, nie? Ale dobra, kolejka się robi, więc nie jest źle, aczkolwiek no mógłby być ciutka naprawdę szybszym. Za 240 będę go trenować, będę, obiecuję, przysięgam. No przyjdzie kiedyś ta paczka, no kiedyś przyjdzie i będzie dobrze, będę się cieszyć. No na razie, no jedna tylko flat white, dramat, także chyba nic z tego nie wyjdzie. Zabulimy 50 dolców, ale popularność nam przynajmniej nie spadnie przez to, więc no chyba nie jest najgorzej. Kurczę, automatyczny zapis, okej, okay, odsetki i jesteśmy jeszcze na plusie, więc powoli wychodzimy na prostą, kochani. Nie, wiarygodne, nie mogę w to uwierzyć po prostu, że my możemy wyjść na prostą, w sensie ja. No słabo, bo kolejka taka, że ja pierdziulę. Naprawdę. A mogą... ciekawe, czy mogą dwie osoby tutaj pracować w jednym czasie. Nie mam pojęcia, ale już rezygnacja jest. Rezygnują ludzie. Niedobrze się dzieje, bardzo źle się dzieje. Tragedia. Czy ty zrobisz jakąś kawę w końcu, rany boskie, no? Już uciekają ludzie. Uciekają. Nic z tego nie będzie. Zniżkę ci zaoferowałam i tobie też mogę zaoferować zniżkę. Dobra, kuźwa, 9 dolców, no. Aha, dobrze. Jakoś to będzie. Wkrótce skończy się, no dobra, dostawa dotarła, chociaż tyle. Co nam się skończy? Nie przeczytałam. To się skończy, także sobie zamówimy, ale może nie tyle, a tyle. Okej, okay, dobra. Z tymi zamówieniami teraz będzie ciężko i w ogóle z tymi ludźmi jest ciężko. Zniżki muszę wszystkim oferować, żeby mi nie uciekali stąd. Dobra. No bo wiecie, no musimy zarobić, żeby go wysłać na szkolenie, jeśli chodzi o prędkość. To wtedy byłoby całkiem. Ludzie nam oczywiście nie zostają tutaj w środku, ponieważ nie mam pieniędzy na stoliki. A przynajmniej muzyka gra. Dwie flat white. Widzicie wy ten dramat? Nie, znowu na minusie szlaczek. No nie, dobra, myślałam, że będzie lepiej, ale okej, może ten gościu sobie poradzi jakoś tutaj. Nie wiem jak, ale fajnie by było, gdyby faktycznie sobie jakoś poradził, dał radę, nic nie kupię, jestem na minusie znowu, rany boskie. Powiem wam, nie spodziewałam się aż takich kolejek tutaj. Ja rozumiem, że mamy świetną kawę, ale po prostu się nie spodziewałam takich kolejek, jestem załamana po prostu. Zaakceptuj karę. Zaakceptuję karę, no bo co mam zrobić, no. Nie udało się. Mogło być lepiej, ale niestety. Dobra, pomijamy. Ogólnie ten pracownik jest całkiem szybki, jest całkiem zacny, ten jest trochę wolniejszy, niestety. Klienci nie mogą dostać się do baru, ale już się za chwileczkę dostaną. Dobra, przynajmniej wiecie co, podlewanie kwiatków mi wychodzi w tej grze, także no. Zastanawiałam się, czy nie zatrudnić nowego pracownika. Ja widzę, że ten w ogóle pracownik może robić 12 godzin. Rachel Torres. Mam nadzieję, że to nie jest zły wybór, że zatrudniam sobie kolejną osobę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, czy faktycznie się to coś, nie wiem, polepszy, czy nie polepszy. Ja wiem, że będę musiała po prostu też więcej zabulić, jeśli chodzi o wypłaty dla pracowników, ale wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł. No tak mi się przynajmniej wydaje. Mam nadzieję, że tak będzie. 15 Amerykana. Dobra, zaakceptujemy, zobaczymy, czy się uda. Miejmy nadzieję, że w końcu coś z tego wyniknie. Ja sobie na przyspieszeniu gram, lubię, tak w ogóle. No, skończy się. Klienci narzekają na smród. Nie ma już smrodku, bo ja tutaj ogarniam.
Okej, okay, mleko na schwał się skończy, ale za chwileczkę dotrze. Ale no, lubię grać na przyspieszeniu, muszę przyznać. Oczywiście kwiatuszki potrzebują podlania. Zobaczymy, mam nadzieję, że w końcu zacznę tutaj zarabiać gruby hajs. Nie mam pojęcia, ale... Powiem wam, na przyspieszenie to przynajmniej tak, tak nie boli, wiecie? Bo widać jakiekolwiek zarobki tutaj w tej firmie. A nie tylko, że jesteśmy na minusie, tylko te kolejki czasem mnie tutaj przerastają. Zaoferujemy zniżkę, dobra? Bo widzicie, ja się tak boję, że oni mi uciekną, a zapłacą więcej mimo wszystko. Także spróbujmy z tymi zniżkami. Oczywiście trzeba domówić. Może więcej teraz weźmiemy. Skończy się, ale już za niedługo nam przyjdzie. No. 0 na 15 American. Może ja Americano w takim razie powinnam... Tak sobie patrzę, Americano. Może ja jakbym obniżyła cenę, to ciekawe, czy by kupili. Jakbym taką taniusią... czy by kupowali, no bo będzie mega tania Americana, więc ja bym na ich miejscu tylko Americanę teraz kupowała, wiecie? Taka jest prawda. Takie jest moje zdanie, że teraz bym tylko Americano leciała. Americano, czemu się nie nalicza? Przecież kupują Americano, to ja już nie wiem. Nie wiem, nie nalicza się. Kana kofi na wynos, nie wiadomo, nie, możliwe, że to kupują, ale dobra. Mimo wszystko kupują, espresso się znowu kończy, może więcej zamówię tego o tyle. No nie nalicza się, może ja powinnam zwolnić tempo? Nie. No nie nalicza się. Americano, a przecież kupowali przed chwilą, widziałam. Chyba, że uciekali niestety. Też tak może być, że niestety uciekali. No cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz, co nie? Dobra, powstawiajmy. Okej, okay, zaraz nie będę miała pieniędzy. Super, ale to musi tu być. Oho, znowu się kończy. Espresso. Najgorzej. Najgorzej, jak to wszystko się kończy i nie nadążam. A to widzicie, znowu będzie kara. Pieniądze minus 100, popularność 10. No ale niestety, sobie podlejemy. Wkrótce co się skończy? Filtr do wody, świetnie. Ajajaj, zamów. Okej, okay, za 3 godziny, może tyle, nie będę więcej może. Espresso, paczuszki. Kolejka, patrzcie jaka wielka. Straszne to jest, dramatyczna sytuacja po prostu. Najgorzej, takie kolejki. Masakra jakaś. Skończy się mleko. Dobra, Cieszę się bardzo, że się skończy. Załamać się idzie po prostu, idzie się załamać. Cóż, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Taka ze mnie bizneswoman. Nie nadaje się do takiej rzeczy. Akceptuję karę, jestem na minusie, już nie robię żadnych wyzwań. Nie, koniec z wyzwaniami. Dobra, fajnie, bo niektórzy sprzątają po sobie, a niektórzy tam mają w nosku wszystko. Mleko przyszło, tak czy nie? Tak jest, mleczko przyszło, fajnie. Dobra, jesteśmy mimo wszystko na plusie. Śmieci do posprzątania tutaj, dobra. Śmieci mamy posprzątane, klienci w kawiarni, sprzedane kaw mamy całkiem sporo, więc dobra, no to Americano już wzrasta cena, niestety. Tak musi być, znowu jestem na minusie, ja pierdziulę. Dobra, ja sobie podniosę tutaj stawkę. Okej, może nie będą beczeć, zobaczymy, okaże się. Wkrótce skończyć się kubek. Aha, kubek, a gdzie to jest w ogóle? Jednorazowa zamów, ale mnie nie stać, więc co nie zamówię. Oho, no to lipa, wszystko się psuje, halo, jak ja mam to naprawić, jak nie ma pieniądzów. O, zaraz wybuchnie normalnie to zaraz, mówię wam, wybuchnie, będzie po ptokach. Oho, lipka, niedobrze, złe rzeczy się tu dzieją, naprawdę. Dobra, wiecie co, zainwestowałam w krzesła. I stolik. Tak, zainwestowałam. I cały czas, wiecie, to jest taka... Nie wiem, jak to ująć, ale jestem raz u góry, raz na dole. Jak na razie. Także, no, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie po prostu, bo... Ajajaj. Wznosimy się i upadamy, i wznosimy się i upadamy. No i zobaczymy, na prędkościach jadę. W ogóle to mnie wywaliło z gry, nie zapisało jej, pomimo, że jest automatyczny zapis, nie wiem czemu. I musiałam zacząć od tego momentu, jakby od samego początku, więc troszeczkę sobie kilka teraz posiedziałam, zmieniłam taktykę. Zmieniłam taktykę, zobaczymy, czy będzie ona lepsza.
niż do tej pory. No nie wiem, czy będzie lepsze, ale tak jak mówię, no walczę. Patrzę sobie tutaj, co tutaj mamy. Topingi jakieś i tak dalej. Jednorazowe, wytrwałe jak ty. Może zamiast jednorazówek to takie coś, byśmy wzięli. Nie wiem. Zamówiłem paczki 30 sztuk. No nie wiem, wezmę takie. O, zobaczymy, czy to będzie miało jakąś rację bytu niż te jednorazówki. Okej, okay. Pozmieniałam troszeczkę godziny pracowników. Patrzcie, jak to się ten... No dobra, niech będzie. Tak się trochę... No, dobra, nieważne. Ale niech... O, dobra. Troszeczkę słodyczy tutaj musi być. Także mam nadzieję, że będzie lepiej. Naprawdę, już troszeczkę... Inną taktykę objęłam. O, może tak to ujmę. Jest tylko chwila przerwy między przyjściem pracownika, więc to też nie jest takie złe. Stwierdziłam, że więcej tych krzeseł będę właśnie wstawiała teraz, żeby ci, te ludziki sobie mogły tutaj siedzieć. No nie wygląda to jakoś cudownie na razie. Po prostu wstawiam tak, o wiecie, żeby było. A docelowo, wiadomo, to się troszeczkę lepiej poukłada ogólnie. Jeju, kręcę i kręcę, nie, tymi krzesłami. Dobra, na razie może tak. Paczuszki przyszły, dobra, fajnie. No zobaczymy jak to będzie, serduszka idą do góry, także nie jest najgorzej teraz, szczerze wam powiem. Pracowników muszę dokształcić tutaj, pracowników, to na pewno. Tego nie kupują, nie wiem czemu, ale dobra, kupimy. Najlepiej krosanty, z tego co widzę, to schodzą. W zasadzie to się nie dziwię, też bym zjadła. Okej, okay, naprawmy sobie. Bo wcześniej, wyobraźcie sobie, zanim mnie wywaliło, oczywiście na minusie. Dobra. Zaraz wyjdziemy na plus, bo teraz to taka wjaśnie, widzicie. Jak to się teraz dzieje? No i zapomniałam, co miałam wam powiedzieć, wiecie? Mhm. Toż to czok trzeba zamówić, ale dobra, niech ktoś się troszeczkę... O, okej, okay, doróbmy się. Ale krosantów muszę dużo dawać, widzę. Krosanty schodzą jak ta lala. Także chociaż te krosanciki tutaj ładnie idą. No i faktycznie ludzie chcą tu zostawać mimo wszystko, także sobie siedzą tu. Więc to nie jest złe. Coraz rzadziej jestem na minusie, nie? Miej dwie szafy grające. Ale po co mi dwie szafy grające? Nie stać mnie, nie przyjmuję. W ogóle nauczyłam się nie przyjmować po prostu tych wyzwań, bo cały czas przegrywałam. Jedynie z muzyką mi się na razie udaje przetrwać, a tak to niestety nie wychodzi to najlepiej. Mhm. Dobra, zamówionko przyszło. Dobra, ja czekam, aż zarobimy jakąś fajną pulę pieniędzy, żeby ich tutaj ogarnąć i ja na razie robię tak, że daję mimo wszystko tą prędkość, wiecie, bo często mnie zaskakują. Wiecie, czym mnie zaskakują? Ja wam powiem, czym mnie zaskakują. Tym, że się robią tutaj straszne kolejki. I ja chcę właśnie tutaj iść na prędkość na razie niż na jakość. Wiem, straszne. Ale no tak sobie postanowiłam, że na razie będę prędkość bardziej trenować niż wiecie co. Jezu, zapomniałam, niż jakość. No, wiecie, do jakości... Jakoś damy radę, będzie lepiej. Ale widzę, że ta strategia jest troszeczkę lepsza, bo przynajmniej wychodzę mniej więcej na plus. Okej, przyszły paczki i przynajmniej właśnie zamówienia robię większe. Nie robię takich piździków małych, tylko większe te zamówienia, więc na dłużej starczają te rzeczy. Na razie ja tutaj sprzątam, zajmuję się czystością. Miej 5 lamp, no niestety odrzucam. Na razie się w to nie bawię, na razie zbieram hajs i widzicie, jaka kolejeczka się tutaj robi. I w tym momencie właśnie przydałby się bardzo szybki pracownik tutaj, aby ogarnął tą kolejkę, bo ja nie chcę im dawać łapówek tych po 10 dolców, bo też robiłam i to też był błąd, bo im dawałam zniżki, a i tak niektórzy uciekali za chwilę. Więc tak, dobra. I teraz też naprawiam w międzyczasie sobie ten ekspres, żeby się nie zepsuł. No i te zamówienia robię, no i pilnuję tych słodyczy. O, widzę, że zeszło. Dobra, no to dostawimy tutaj to. Mhm. Oczywiście odsetki z naszego kredytu. Dobra, jeszcze tutaj sobie wstawimy te i babeczki sobie wstawimy pyszne. Dobra, poprawił swój poziom, okej, okay, dobry jest. No i dobrze, fajnie, szybciutko robi, więc zacnie. Mamy 77 dolców, dobra. Mogło być gorzej, wiecie, naprawdę mogło być gorzej. Mespresso, no i teraz widzicie, lecę po najwyższej linii oporu i kupuję, zamawiam te największą ilość po prostu, żeby na dłużej starczało. No i wydaje mi się, że tak chyba będzie lepiej, nie? Nie wiem, no zobaczę. No jeszcze nie upadłam, jeszcze nie poległam. Mespresso przyszło, dobra. Także wydaje mi się, że kiedyś wyjdę na prostą.
Tak, jak on się ogarnie i będzie troszeczkę szybciej robił i na pewno będę chciała lepszy ekspres, ale na razie mi na niego nie stać, więc wiecie, jak to jest. Zbadaj, no, czy nowe przedmioty, 14 godzin. Można by, tylko ja sobie zatrzymam czas i przejdę sobie do badań. I w takiej sytuacji może byśmy zwiększyli tutaj, co nie? I weźmy sobie może stoły, siedzenia? Nie. Szafki może, nie wiem po co szafki. Na co szafki? Inne? Może się... No, nie wiem, teraz przekąski. Specjalny nie mogę, inne. Podłogę, co ja bym tutaj zmieniać chciała na razie? Nie wiem, czy ja bym chciała coś. Może te szafki faktycznie byśmy dali. No i dobra. Niech się bada. Niech się tam bada wszystko. No wyższą kwotę daliśmy, no to może będzie ciutka lepiej. Nie wiem, kurczę, teraz się zastanawiam, czy to wypali. Muszę pamiętać o tym sprzątaniu, bo robią tutaj straszny syf. No i dobra, badania. Jak to idzie? Może... O, może tak damy. Może nie upadnę. Jezu, mam nadzieję. Składniki, mleko, zamów. O Jezu, jaki syf się tu robi nieładny. Oj. Nowy element, okej. Okay. No powinno być dobrze, wiecie? Mleczko się robi, no robi się mleczko. Dobra, mamy tutaj do wystawienia kolejne pyszności. Także, no 300 dolców to jeszcze nie miałam. Wiecie, jeszcze tylu nie miałam, także nie jest źle. Nie jest źle, jest coraz lepiej, bym mogła rzec, naprawdę. Ja się nie spodziewałam, bo zaczyna to wychodzić jako tako. Dobra, badania zrobione, udało się, odbierz nagrodę. Dobra, i zmniejszymy sobie teraz może do 15, dobra? No, dobra, no to nie wiem, szafki czy... Nie wiem, czy robić te szafki, czy co. Teraz to może rośliny, o. Jejku, mam 700 dolców, jeszcze tyle nie było. Boże święty, co tu się dzieje? Rany boskie, robimy karierę. Kochani, I don't know. Nie wiem, jak to się dzieje. Jak to jest możliwe? To pinki, dobra, nieważne. Kwiatuszki umierają. Dobra, w końcu mam strategię. Obrałam strategię, która jest dobra. W tym biznesie. Szok w trampkach, normalnie. Szok w trampkach, kochani. No, cieszę się, serio się cieszę, że w końcu wychodzę na prostą. Jestem zdumiona tą całą sytuacją. Także będzie można kolejne stoliczki sobie tutaj dostawiać i będzie fajnie. Mam nadzieję, że będą tutaj kiedyś tłumy w przyszłości. Nie jest źle, no nie jest źle. Możemy ciebie nawet trenować, kochany. Naprawdę, możemy ciebie trenować i wiesz co, możemy dać nawet tutaj może w ten sposób. Okej, będzie trenowanko będzie. Graj muzykę latino. Dobra, latino zaakceptuj. Tak, te wyzwania, te są najlepsze po prostu, te challenge z tą muzyką. Bo to faktycznie mogę zrobić. Jestem w stanie ogarnąć, nie? Oj, nie mam miejsca. Dobra, no to krosanty, bo krosanty schodzą jak no cudownie krosanty schodzą. Dobra, okej, okay. I trzeba sprzątać. O tym te sprzątanie jest najgorsze, ale na razie stwierdziłam, że nie będę nikogo dodatkowego... Ojejku, pączek czekoladowy, oh my gosh, dobra. Okej, mleko poziomu, dobra, fajnie, odbieramy hajsy, fajnie. Ciebie też byśmy mogli potrenować, jeśli chodzi o szybkość. Wiesz co, mamy pieniądze, więc ja ciebie mogę jeszcze nawet potrenować. O, tutaj mogę cię potrenować, fajnie, cieszę się bardzo, coraz lepiej. A powiem wam, że to jest coś pięknego, gdy można wyjść na prostą. Także kochani, ja z taką cudowną prędkością światła, jak dzisiaj nam wychodzi, po prostu jest cudownie. No, może jeszcze tutaj cię potrenuję. Chciałabym wam życzyć miłego dnia, spokojnej nocy, kiedy to oglądacie i myślę, że ten odcinek właśnie by się zakończył. Jeśli lubicie tę gierkę i lubicie w ogóle oglądać ją na moim kanale, to zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, subika, komentarz i co? Zobaczymy, jak dalej potoczą się losy mojej kawiarni. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Trzymajcie kciuki, trzymajcie się cieplutko. Cześć!